Dzisiaj nadaję z... O! Z Gór Orlickich. A karta na teraz, którą wylosowałem przed chwilą z talii Żana Lotala, to siódemka kijów. Patrzcie na ten środkowy kij przedzierający się przez kordon zbudowany z sześciu pozostałych. I tak i wy przedzierajcie się dzielnie przez przeszkody, wierząc, że wyłonicie się po drugiej ich stronie w nienaruszonej formie. Przy okazji warto zauważyć, że wszystkie kije są takie same. To jest przypomnienie, że to, co postrzegacie jako was samych, jako wasze działanie i to, co postrzegacie jako przeszkody na waszej drodze, to są w istocie aspekty tej samej jednej rzeczy. Odrębność, ja, świat, co przypomina ta karta, jest czysto iluzoryczna, arbitralna, wynika z natury naszych gramatyk, z odrębności między podmiotem a dopełnieniem. My, ponieważ od dziecka wychowujemy się w języku i jesteśmy hipnotyzowani do postrzegania świata przez jego pryzmat, nauczyliśmy się traktować kategorie gramatyczne nie jako poręczne narzędzia do zarządzania empiryczną rzeczywistością, tylko jako reprezentację świata, takiego jakim on jest w istocie. Tymczasem i to, co postrzegamy jako nas samych, i to, co postrzegamy jako świat zewnętrzny, to są fenomeny generowane przez jedną świadomość. Tę, którą w świecie fenomenów konceptualizujemy sobie i postrzegamy jako nasz aparat poznawczy. Tak, ta karta jakoś przypomina, że to nie my. To nie jest tak, że stawiamy czoło światu, albo że świat rzuca nam kłody pod nogi, bo w istocie jesteśmy naszym światem, tak? Siódemki korespondują z siódmymi trumfami pierwszej i drugiej dziesiątki trumfów, czyli z trumfem siódmym, Rydwanem, i trumfem siedemnastym, Gwiazdą. Rydwan to niekontrolowany, niepowstrzymany ruch we wszystkich możliwych kierunkach. Woźnica nie trzyma lejców, konie ciągną każdy w swoją stronę, nawet koła rozjeżdżają się pod kątem 180 stopni. Gwiazda z kolei to wzrost entropii z naczyń, gdzie woda ma określony kształt, kształt tych naczyń właśnie. Owa woda rozlewa się w wielki akwen. Siódemki w związku z tym mówią o niepowstrzymanej ekspansji, o niepowstrzymanym rozroście, o działaniu w rozroście we wszystkich możliwych kierunkach, o wzroście entropii. Kije w tarocie to taka oczywista, synekdochiczna reprezentacja pracy, rozumiana jako rzemiosło, reprezentacja działania. Kij to podstawowy element budulcowy podstawowych narzędzi, takich jak łopata, pędzel, dłuto, także dzida. Siódemka kijów zachęca do tego, żeby działać na wszystkich możliwych frontach. Nie skupiać uwagi, energii, czasu na jednym wielkim przedsięwzięciu, tylko właśnie ją rozproszyć i działać na wszystkich polach. Świat się nieustannie zmienia. Każde wrażenie zmysłowe trwa tylko chwilę, by ustąpić miejsca kolejnemu. W związku z tym, przepraszam, to co w jednej chwili postrzegacie jako super, obiecujący, jedyny, istotny projekt, za chwilę może się okazać jednym z wielu, albo zgoła czymś nieistotnym.
to, co postrzegacie w jednej chwili jako super istotne, potężne zagrożenie, jedyne, przeciw któremu trzeba gromadzić siły, za chwilę może się okazać jednym z wielu, albo czymś zgoła nieistotnym. Więc miejcie oczy dookoła głowy, żeby nie zmarnować okazji wyrastających w każdym momencie ze wszech stron, żeby nie przegapić również zagrożenia. I to tyle chyba, co mi jeszcze przychodzi do głowy z tradycyjnych znaczeń tej karty. Wait, pośród innych znaczeń w swoim The Pictorial Key to the Tarot z 1910 roku podaje znaczenie ciemnowłose dziecko. Ja lubię te stare znaczenia wróżebne. Tym razem możemy potraktować to jako kolejną wskazówkę, jak wskazówkę w zabawie podchody. Kolejnej informacji wzięli ciemnowłose dziecko. Jeżeli macie jakieś pod ręką, zapytajcie. Ono dysponuje kolejnym elementem układanki. No, trzymajcie się. Idę dalszą drogę.